Cześć, witajcie na kanale Wheel of Nice, to znowu ja Natalia i dzisiaj przychodzę do Was z takim bardzo, bardzo delikatnym zdobieniem, do którego wykonania użyjemy sobie dry topu hybrydy Florida Dreams żelu X-White, kawałeczka gąbeczki do ombre, żelu musu w kolorze Meremi Cyrkoni Swarowskiego oraz pędzelka Master Art 003. I ja najpierw pokrywam cały wzornik bardzo dokładnie kolorem Florida Dreams. Jest to taki ładny, delikatny, niebiesko-zielonawy kolorek. No i będzie to mój kolor bazowy. Ja ten kolor utwardzam w lampie przez 30 sekund i nakładam na dół wzornika odrobinę żelu X-White i następnie całość przecieniowuję za pomocą gąbeczki do ombre. Chcę, żeby powstał mi taki delikatny baby boomer. No i ja tutaj utwardzam sobie ten baby boomer i później tego baby boomera pokrywam dry topem bardzo dokładnie i dry top utwardzam w lampie przez 30 sekund. Po czym żelem X-White na powierzchni maluję taką jakby kokardę szerszą na górze i na dole wzornika, a po środku zwężającą się. No i granice tej kokardy poprawiam sobie jeszcze za pomocą pędzelka Master Art 003. Żeby je ładnie wyrównać i wygładzić. I następnie utwardzam sobie ten żel w lampie przez 30 sekund. I teraz biorę mus w kolorze Meremi i tym musem na powierzchni tej kokardy dodaję taki bruzdy. Chcę, żeby ta kokardka, ta wstążka była taka właśnie pofałdowana. Jeżeli chcecie te fałdy większe, możecie sobie dodać na ich powierzchni jeszcze jedną, drugą warstewkę. No i ja tutaj ten mus utwardzam w lampie przez 30 sekund i za pomocą dry topu naklejam na środek tej kokardy cyrkonie Swarowskiego. Którą następnie utwardzam w lampie przez 30 sekund i tak wygląda już gotowe, takie delikatne zdobienie.